nagranie z magnetofonu Jaka 40 to jedyny dowód, który trafił do Polski jeszcze 10 kwietnia 2010 roku i nie przeszedł przez ręce Rosjan. Jak się okazuje, niestety został uszkodzony, przyznała się do tego sama prokuratura w opinii fonoskopijnej z tego nagrania po prawie 5 latach badań. W czasie czynności kopiowania zerwał się drut magnetyczny, który rejestrował przebieg lotu. No, przyznają państwo, że nie wystawia to, delikatnie mówiąc, najlepszej opinii pracy polskich biegłych. Dobry wieczór, Jan Pawlicki. I Marta Jerzewska. To jest Suma Dnia Telewizji Republika. Jechać czy nie jechać przez Niemcy czy do Niemiec? Czy ten wyjazd nie skończy się karą na przykład 30 tysięcy euro albo na przykład 500 000 euro? No niestety, nic nie zostało zrobione. Sytuacja jest dramatyczna. Niemiecka minister pracy odrzuciła możliwość zmiany ustawy o płacy minimalnej. Przepisy uderzają w polskie firmy transportowe. Polska mogłaby udzielić wsparcia. Należałoby to rozważyć. To jest bardzo poważna decyzja. Trzeba byłoby się nad nią dobrze zastanowić. Słyszałam od kandydata PiS-u na prezydenta, który powiedział, że powinniśmy wysłać żołnierzy na Ukrainę. To i z kim tak naprawdę chce wojny? Andrzej Duda wyjaśnia, że jego słowa o pomocy dla Ukrainy zostały przekręcone. A zaczynamy od materiałów ze śledztwa smoleńskiego ujawnionych przez prokuraturę wojskową. W stenogramach rozmów załogi Jaka 40 z wieżą kontroli lotów w Smoleńsku brakuje większości zapisu magnetofonu pokładowego polskiej maszyny. Jak 40 wylądował na lotnisku Siewiernej na godzinę przed katastrofą Tupolewa. Tym samolotem 10 kwietnia 2010 roku na obchody rocznicy mordu katyńskiego przylecieli polscy dziennikarze. Nagranie z magnetofonu Jaka było jedynym dowodem w śledztwie smoleńskim, który nie trafił w ręce Rosjan. Mimo tego po blisko 5 latach od katastrofy opinia publiczna wciąż nie poznała pełnego zapisu nagrania. I prawdopodobnie nie stanie się to nigdy, bo nośnik został uszkodzony. Powstaje zasadnicze pytanie i ono będzie musiało być przez prokuraturę i sądy rozstrzygnięte, jak doprowadzono do tego zniszczenia tego materiału dowodowego i dlaczego prokuratura nigdy nie wszczęła postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, bo to jest najbardziej niezwykłe. My wielokrotnie słyszeliśmy od prokuratury i nie tylko od prokuratury, od wielu znawców, którzy tak chętnie się wypowiadają na temat tego, że z pewnością nie były sfałszowane rejestratory rosyjskie, które do nas dotarły wyłącznie w charakterze kopii, że zawsze pracuje się na kopiach, że nigdy ze względu na możliwość zniszczenia nie pracuje się na oryginale. A tutaj mamy właśnie taką sytuację. Ten oryginał przecież jeszcze istniał wieczorem 10 kwietnia, wtedy, kiedy kapitan Wosztyl przekazywał je prokuraturze i kiedy świętej pamięci Remigiusz Muś rozmawiał z prokuraturą, odsłuchując tego oryginalnego, ten oryginalny nośnik, bo tak przecież było. To zostało zniszczone przez prokuraturę, dlatego że Instytut Ekspertyz Sądowych nie otrzymał tego oryginału. Instytut Ekspertyz Sądowych otrzymał tylko właśnie kopię nagrania. Polska branża transportowa należy do najbardziej prężnych w Europie. Teraz jednak znalazła się w potężnych kłopotach. Od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje bowiem płaca minimalna w wysokości 8,5 euro za godzinę. Dotyczy to nie tylko Niemców, ale wszystkich pracujących w tym kraju, także Polaków. Nowe prawo cieszy kierowców, ale mocno podcina skrzydła naszym firmom transportowym. Materiał Radosława Jankiewicza. Wprowadzona przez gabinet Angeli Merkel płaca minimalna znacząco zwiększa koszty transportu towarów i osób przez terytorium Niemiec i uderza dotkliwie w naszą branżę transportową, która od lat właśnie z Niemcami bije się o prymat w Europie. Rząd przekonuje, że robi wszystko, żeby uratować polską branżę transportu międzynarodowego i nawet już znalazł sojuszników w Europie. Dołączyły także kraje z Półwyspu Iberyjskiego, są Brytyjczycy. Myślę, że to już jest ponad 10 krajów. Myślę, że ta dodatkowa siła nacisku spowoduje, że przynajmniej w zakresie kabotażu czy tranzytu do czasu wyjaśnienia sprawy Niemcy tą część swoich rozwiązań zawieszą.
Problem w tym, że jak na razie polski rząd więcej mówi niż robi, a jak już robi, to raczej przeciw branży. Jeszcze przed wejściem w życie niemieckich regulacji zaczęły obowiązywać rządowe zmiany w prawie pracy nakładające na przedsiębiorców branży transportowej obowiązkowe ryczałty za diety i noclegi kierowców. Dlatego teraz polski przedsiębiorca branży transportowej tylko jednemu kierowcy, którego wysyła do Niemiec, zapłaci najpierw polską płacę minimalną, czyli 1750 zł miesięcznie, do tego diety po 49 euro dziennie, czyli 1470 euro za 30 dni, ryczałt za noclegi 37,5 euro dziennie, co daje 1125 euro za 30 dni, potem dochodzi niemiecka stawka płacy minimalnej, 8,5 euro za godzinę razy średnia 168 godzin to będzie już 1428 euro ekstra. Razem, licząc euro po kursie 4,20, daje to kwotę ponad 18,5 tysiąca złotych miesięcznie. Jesteśmy zdesperowani w tej chwili. Przedsiębiorstwa są na skraju bankructwa. Te, które się utrzymują, utrzymują się tylko i wyłącznie dzięki temu, że konsumują własny tabor. Czyli sprzedajemy pojazdy i dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać opłatom, które są na nas nakładane. Dokąd to zmierza, jak długo będziemy w stanie funkcjonować w takim wydaniu, nie wiem, ale sądzę, że to już jest kres. Przewoźnicy muszą stosować się zarówno do prawa polskiego, jak i do niemieckiego. Niemiecki przewoźnik zapłaci stawkę 8,50 za godzinę płacy minimalnej, ale ponieważ prawo pracy niemieckie nie obliguje go do wypłacania jakichkolwiek świadczeń, będzie to kwota brutto. Do kwoty brutto 8,50 w przypadku polskiego przewoźnika musimy także doliczyć około 6 euro na godzinę za kwoty, które wypłacamy jako diety i ryczałty. Razem to daje od 13 do 14 euro, czyli konkurencyjność jest w tym wypadku pod kreską ujemna. A co na to polski rząd? Premier Ewa Kopacz wraz z szefem resortu gospodarki Januszem Piechocińskim spotkała się z unijną komisarz Elżbietą Bieńkowską. Mamy już podjęte decyzje przez niektórych komisarzy unijnych i wyznaczony najkrótszy z możliwych terminów, aby strona niemiecka wyjaśniła motywację, uzasadnienie do takich działań. Rząd się obudził nagle, post factum, kiedy już jest wszystko pozamiatane i posprzątane, kiedy są decyzje, nagle jakieś gorączkowe spotkania, zapowiedzi, że będą protestować. No przecież ta rzecz była znana od wielu miesięcy. Przecież nawet związki zawodowe się z tego cieszyły, także w Polsce, że taka decyzja będzie. Niemiecki rząd jak lew broni swojego rynku pracy i swojej branży transportowej. Polski rząd jak na razie poza obietnicami nie zrobił nic. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta, chce iść na wojnę z Rosją. Tak twierdzi premier Ewa Kopacz, mówi, że słyszała to na własne uszy. Problem w tym, że Andrzej Duda nigdy takich słów nie wypowiedział. PiS zapowiada teraz pozew przeciwko pani premier, a tymczasem wojownicze zapędy Andrzejowi Dudzie przypisał już także Bronisław Komorowski. Jeśli pretendent do roli zwierzchnika sił zbrojnych chce się na poważnie zastanawiać i rozważa tego rodzaju scenariusze, jak wysyłanie żołnierzy polskich na wojnę rosyjsko-ukraińską, no to jest tyle samo niepoważne, ile groźne. Warto rozważać scenariusze, które mogą pomóc Ukrainie, nie szkodząc Polsce. W Polsce taka opinia o kraju, który mógłby w ogóle rozważać scenariusze niezależnego od NATO, od Unii Europejskiej, jakby samodzielnej drogi politycznej, no na pewno nie służy do powadze Polski. Zacytujmy w takim razie słowo w słowo wypowiedź Andrzeja Dudy z radiowego wywiadu dla RMF FM. Kandydat PiS na prezydenta dopytywany przez Konrada Piaseckiego, czy Polska powinna wysłać wojska na Ukrainę, mówił tak. Pamiętajmy o tym, że jeżeli już, to Polska mogłaby udzielić wsparcia. Należałoby to rozważyć. To jest bardzo poważna decyzja. Trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić. Jak widać, został źle zrozumiany przez premier Kopacz i prezydenta Komorowskiego. Dziś tłumaczył swoją wypowiedź dla opornych. To była wypowiedź, która została sformułowana językiem dyplomatycznym. Bardzo wyraźnie powiedziałem, że Polska jest członkiem NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego, że w związku z tym istniejemy w określonych uwarunkowaniach sojuszniczych,
i że to oznacza także dla nas określone zobowiązania, także co do przestrzegania zasad. To była pierwsza część mojej wypowiedzi. Druga, kiedy pan redaktor Piasecki odwołał się do słów pana Zbigniewa Bujaka, była bardzo delikatnym nie. Ja nie mogę sobie, proszę państwa, i Prawo i Sprawiedliwość, jak rozumiem, też nie może sobie pozwolić na to, żeby po raz kolejny wypaczano moją wypowiedź, żeby pani premier Kopacz po raz kolejny mijała się z prawdą, mówiąc wprost, kłamała na polskiej scenie politycznej. I dziwię się też nagłej aktywności atakowi na mnie i na moje słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dziwi mnie to dlatego, że nie spodziewałem się, że pan prezydent nagle z takim atakiem wystąpi. Miałem nadzieję, że jednak rozumie słowa wyrażane w języku dyplomacji i kontekst wypowiedzi czyta, ale widocznie potwierdza się to, że pan prezydent z językiem dyplomatycznym ma niewiele wspólnego. Przypomnijmy, słowa o tym, że byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Donbasie, padły, ale wypowiedział je zupełnie kto inny. To opinia Zbigniewa Bujaka, byłego działacza opozycji demokratycznej. Jego tekst ukazał się kilka dni temu w Rzeczpospolitej. Później Bujak powtarzał to samo w wywiadach. No, pani premier, pomylić Andrzeja Dudę z Piotrem Dudą to jeszcze rozumiem, ale z Bujakiem? Nie ulega wątpliwości, że pani premier przypisała Andrzejowi Dudzie słowa, które wypowiedział ktoś inny, pan Zbigniew Bujak. Teraz pytanie, czy to pani premier chciała świadomie zmanipulować wypowiedzią, czy ją zmanipulowano, podsuwając jej informację, która była nieprawdziwa, bo nie ulega wątpliwości, że przecież to, co powiedział Andrzej Duda, jest zgodne z obowiązującą w Polsce strategią bezpieczeństwa narodowego. Razem z NATO decyzja jest podejmowana w zależności od tego, co się będzie działo. Zdaniem publicystów, którzy dziś komentowali na antenie Telewizji Republika wypowiedź premier i prezydenta o słowach Dudy, to, co powiedziała Kopacz i powtórzył Komorowski, nie było przypadkowym przerysowaniem. Kampania prezydencka już ruszyła i ustawienie na jej starcie narracji o prącym do wojny PiSie i pokojowo nastawionej Platformie jest na rękę partii rządzącej. Zastanawiam się, jak to będzie rozstrzygnięte procesowo. Proces rzeczywiście jest bardzo delikatny, bo on rzeczywiście nie mówi wprost, że nie wysyłać wojsk. Mówi, że należy to rozważyć, tylko że dużo wcześniej wprowadza kontekst. Kontekst, czyli na samym początku mówi, że jesteśmy członkiem NATO, a skoro jesteśmy członkiem NATO i NATO podjęłoby tego rodzaju decyzję. Ale potem redaktor prowadzący wywiad robi odcięcie, ale nie mówmy o NATO, mówmy tylko o Polsce, podejmijmy same decyzje. No i on mówi te słowa, jakie mówi. Delikatna kwestia, na pewno nie była to wypowiedź wprost mówiąca, że polskie wojska do NATO powinny wejść. To była bardziej kwestia zawieszenia głosu i powiedzenia w sposób, żeby nic nie powiedzieć, bo widać było, że pan europoseł Duda nie ma za bardzo pomysłu, co w tej momencie chce powiedzieć. Ja nie mam wątpliwości, że ta wypowiedź nie była przypadkowym przerysowaniem. Przypisanie Andrzejowi Dudzie dużo radykalniejszej deklaracji w przypadku premiera nie mogło mieć miejsca, choćby z tego względu, że premier nie jest człowiekiem, który rano siada i czyta sobie portale internetowe i nagłówki na tej podstawie potem idzie na konferencję prasową, tylko jest człowiekiem, który ma cały sztab medialny. Rozumiem, że w fazie wymiany, ale dostaje briefy ze szczegółową, konkretnym wyjaśnieniem, po pierwsze, co to dokładnie oznacza, po drugie, jak powinien się w tej sprawie zachowywać. Sam to też współtworzy ten przekaz, więc jeżeli to było rzeczywiście takie naskórkowe przejrzenie nagłówków, no to tylko świadczy o kompetencji pani premier. Prokuratura składa apelację w sprawie dziennikarzy zatrzymanych w PKW. Wiceszef prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście nie chciał udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo jak wyjaśnił, nie wie, czy apelacja została już formalnie przyjęta przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem uniewinniającym fotoreportera Tomasza Gzela i Janka od zarzutu naruszenia miru domowego Kancelarii Prezydenta. Podczas protestów w Państwowej Komisji Wyborczej, do jakich doszło między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych. To proszę uwagi.
Główna prokuratura Warszawa-Mokotów od końca ubiegłego roku prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez policjantów w związku z interwencją w siedzibie PKW. Prokurator Paweł Wierzchołowski potwierdził, że wpłynęło szereg zawiadomień w tej sprawie, między innymi od stowarzyszeń dziennikarskich. Według śledczych postępowanie na pewno będzie wymagało przesłuchania funkcjonariuszy i ustalenia przebiegu interwencji. Zarówno Jan Pawlicki, jak i Tomasz Gzel mają w tym śledztwie status pokrzywdzonych. Dodajmy, że sprawy pozostałych dwóch dziennikarzy obywatelskich, Hanny Dobrowolskiej i Witolda Zielińskiego, jeszcze nawet nie ruszyły. Ich zażalenia na zasadność i legalność zatrzymania zostały przez sąd odrzucone. Teraz sprawdźmy, co w następnej części programu Suma Dnia. Wiedzą, poleceniem, zgodą szefów wojskowych służb informacyjnych stworzono specjalną tajną strukturę dla ochrony tego nielegalnego handlu bronią. Sąd nie uwierzył w argumenty obrony, że podsądni działali ku chwale ojczyzny i zaostrzył kary w sprawie handlu bronią przez oficerów WSI. To nie była wypowiedź antyrosyjska. Tylko wypowiedź opisująca prawdę. Na świecie zostało to odebrane tak, że głupek z Polski coś palnął, a pewnie dlatego palnął, że jak to wielokrotnie Rosjanie potwierdzali, Polacy są urodzonymi rusofobami. Słowa Schetyny wywołały burzę w Rosji o politycznych grach przed 70. rocznicą wyzwolenia Auschwitz. A to wszystko już po krótkiej przerwie. Zostańcie Państwo z nami. Sąd odwoławczy zaostrzył kary w głośnej sprawie handlu bronią przez byłych żołnierzy wojskowych służb informacyjnych. Do 4 i do 2 lat więzienia bez zawieszenia sąd zaostrzył kary wobec części skazanych. Sąd odrzucił argumenty obrony, że podsądni, którzy pracowali w latach 90., działali dla chwały ojczyzny. To jest wyrok minimalny, jaki mógł zapaść w tej sprawie i sędzia podkreślił to, że w istocie kara, jaka powinna spotkać tych ludzi, powinna być nieporównanie większa i nawet ta odsiadka blisko 4 lat dla jednego i dla innych 2 lat jest wyłącznie symboliczną karą ze względu na przedawnienie się innych zarzutów, które są wynikiem matactwa, jakie prowadzono w ciągu ubiegłego lat. Warto przypomnieć, że mamy do czynienia z przestępstwem, które trwało jeszcze w latach 80. Prowadzone było przez oddział Y i pana Jerzego Dębowskiego, tajnego współpracownika o kryptonimie Wirakocza, że było to robione później, już po roku 89, za pełną wiedzą, poleceniem, zgodą szefów wojskowych służb informacyjnych. Stworzono specjalną tajną strukturę dla ochrony tego nielegalnego handlu bronią, a broń dostarczano najgroźniejszym przestępcom, terrorystom z całego świata. Sprawa dotyczy oskarżenia 6 żołnierzy i tajnych współpracowników WSI o nielegalne działania z pierwszej połowy lat 90. podczas handlu bronią prowadzonego przez spółki związane z WSI. Prokuratura zarzuciła im fałszowanie dokumentów i poświadczenie nieprawdy w związku z dostawami broni na łączną wartość około 4,5 miliona dolarów do państw objętych embargiem ONZ oraz branie łapówek. Ciąży na nich w sumie 90 zarzutów. Oskarżeni to m.in. Edmund Ochnio oraz Jerzy Dębowski, obaj wymieniani w raporcie z weryfikacji WSI, według którego w latach 90. WSI handlowały bronią z mafią państw nadbałtyckich i arabskimi terrorystami. Raport stwierdzał, że wówczas z Polski wyeksportowano m.in. ponad 20 tysięcy pistoletów, kilkaset karabinków Kałasznikowa i kilka tysięcy innych karabinów oraz kilkaset granatników, granaty moździerzowe i amunicję. Według raportu oparciem w tym miały być firmy stworzone jeszcze przez służby wojskowe PRL. Słowa Grzegorza Schetyny o tym, że to ukraińscy żołnierze wyzwalali obóz Auschwitz, wywołały w Rosji prawdziwą burzę.
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ zasugerowała, że szef polskiej dyplomacji powinien przeprosić za swoją wypowiedź. I dodała, że było to wandalizmem historycznym i uderzeniem w narodową tożsamość Rosji. Tymczasem Schetyna doprecyzowuje swoją wypowiedź i tłumaczy, że pierwszy czołg, który rozbijał bramę Auschwitz, był prowadzony właśnie przez Ukraińca. To nie pierwsza polityczna gra wokół niemieckich obozów koncentracyjnych. W Auschwitz i innych obozach zginęły setki tysięcy Polaków, ale światowe media często nazywają miejsca mordów polskimi obozami zagłady. O politycznych manipulacjach wokół historii Piotr Pawelec. Wojna na Ukrainie nadaje kontekst także przygotowaniom do obchodów 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Kreml natychmiast zareagował na niefortunną wypowiedź szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny dotyczącej oswobodzenia Auschwitz. Zajawienie polskiego ministra o tym, że... Wypowiedzi polskiego ministra o tym, że Auschwitz wyzwalali Ukraińcy, nawet nie jestem w stanie komentować. Auschwitz wyzwalała Armia Czerwona, w której byli Rosjanie, Ukraińcy, Czeczeni, Gruzini i Tatarzy. Granie na uczuciach narodowych w tej sytuacji jest bluźniercze i cyniczne. Teraz Moskwa staje w roli obrońcy prawdy historycznej, a Grzegorz Schetyna bezładnie tłumaczy się ze swoich słów. W pierwszym czołgu, który rozbijał bramę w Auschwitz, był prowadzony przez Ukraińca Ihora Chawryłowicza Pobierczenkę, zresztą potem słynnego profesora prawa arbitrażowego. Ale nie zmienia to faktu, i zresztą o tym mówiłem, że dla wszystkich jest oczywiste, że to Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz. Od ministra spraw zagranicznych raczej oczekiwalibyśmy tego, żeby przypominał, kto ten obóz założył, żeby przypominał, z czyich rąk Armia Czerwona ten obóz wyzwoliła, z rąk niemieckich, żeby brzmiało to bardzo silnie w przestrzeni publicznej, że to był niemiecki obóz koncentracyjny, a nie jakiś nazistowski. Trudno oprzeć się wrażeniu, że po raz kolejny tracimy szansę na wykreowanie historycznej narracji zgodnej z polską racją stanu. A zbliżająca się rocznica, która skupi zainteresowanie mediów z całego świata, byłaby do tego idealną okazją, niestety zmarnowaną. Jeżeli się podejmuje taką wizerunkową ofensywę, to trzeba ją budować różnymi działaniami. To należy się uczyć od przeciwników. No tak jak to zrobił Grzegorz Schetyna, no rzeczywiście na świecie zostało to odebrane tak, że głupek z Polski coś palnął. A świat wciąż potrzebuje przypomnienia. Nie było polskich obozów zagłady, a w tych stworzonych przez Niemców, obok Żydów, ginęli masowo Polacy. My, Polacy, mamy pełną świadomość, jakie były okoliczności utworzenia KL Auschwitz. Wiosną 1940 roku ten obóz koncentracyjny został założony po to, by tam znaleźli się polscy potencjalni i rzeczywiści działacze oporu antyniemieckiego, a zatem znaleźli się tam polscy patrioci, ta najlepsza część narodu polskiego. W obozie Niemcy zgładzili co najmniej 1 000 000 osób. Żydów, Polaków, Romów, jeńców radzieckich i przedstawicieli innych narodów. Niektórym więźniom udało się przeżyć. Zdzisława Włodarczyk trafiła do Birkenau w wieku 11 lat, w pierwszym transporcie więźniów z Powstania Warszawskiego. Do dziś pamięta ten koszmar w najdrobniejszych szczegółach. Gdzie dzieci na początku płakały. Wołały: mama, pić, czy siusiu, czy zimno. Kto był? Jeden drugiego. Na początku było dużo płaczu, a potem już stopniowo coraz mniej. Obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz odbędą się 27 stycznia w pobliżu bramy głównej dawnego Auschwitz-Birkenau. Ich organizatorem jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowa Rada Oświęcimska. W uroczystościach zapowiedzieli udział szefowie rządów i głowy wielu państw. Piotr Pawelec, Telewizja Republika. Teraz zobaczmy, co nas czeka w dalszej części programu Suma Dnia. Putin za nasilenie walk na wschodzie Ukrainy oskarża władze w Kijowie. Poroszenko podtrzymuje, że wojnę z Ukrainą prowadzi 9 tysięcy Rosjan. Zmarł król Arabii Saudyjskiej, największego producenta ropy naftowej. Jednak wedle tradycji islamu kraj nie jest pogrążony w żałobie. Władimir Putin oskarża Kijów o ponowną eskalację walk na wschodzie Ukrainy.
Prezydent Rosji oskarżył władze w Kijowie o wydanie przestępczego rozkazu rozpoczęcia działań bojowych w Donbasie na wielką skalę. Oskarżył stronę ukraińską o używanie artylerii i lotnictwa również w rejonach gęsto zaludnionych. A prezydent Ukrainy zarzuca rosyjskim rebeliantom przygotowywanie nowej ofensywy. Według Kijowa na Ukrainie przebywa obecnie co najmniej 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Kijów zapowiada też reakcję w związku z ostatnimi zamachami na życie ukraińskich cywilów. Skoro wróg nie chce przestrzegać zawieszenia broni, tak aby nie umierali cywile, mieszkańcy ukraińskich wsi i miast, to napastnicy dostaną po zębach. Mogę powiedzieć, że twardo trzymaliśmy się na całej linii frontu, mimo tego, że intensywność ostrzału była 10 razy większa niż kiedy zaczęliśmy. Dziś o 9.30 odbyło się spotkanie w sztabie generalnym. Plan współpracy z oddziałami wojsk Federacji Rosyjskiej zostanie rozpatrzony o 18.00. Nie tylko nie otrzymałem odpowiedzi na nasze sugestie, ale widziałem działania odwrotne do sugerowanych. Władze Kijowa wydały rozkaz o działaniach wojennych na całej linii styku z siłą przeciwną. Winnymi są ci, którzy wydają takie rozkazy. Powinni oni wiedzieć, że jedynym rozwiązaniem konfliktu jest rozmowa i dialog polityczny. Były szef emigracyjnego rządu Czeczenii Achmed Zakajew był dziś gościem Michała Rachonia. Zakajew mieszka w Londynie, jest przeciwnikiem zarówno marionetkowych prorosyjskich władz Czeczenii, jak i islamistów z tak zwanego Emiratu Kaukaskiego. Zdaniem Zakajewa Czeczeni, aresztowani niedawno we Francji pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego, mogli być powiązani z Kremlem. Tutaj jest konieczność, żeby właśnie zająć wroga szumnego, prawda? I czekiści doskonale wiedzieli to, co Lenin powiedział, to oswoili to, że jeśli by na zachodzie był jakiś wróg wspólny z sowieckim, z Związkiem Sowieckim, prawda, to wtedy bardzo łatwo będzie działać, prawda, i współdziałać. I dzisiejsi czekiści, duchowi, jakby dziedzice czekistów, w tej roli wspólnego wroga chcą też, prawda, pokazać, prawda, czynnik islamski, prawda, wykorzystać to, co się dzieje w Syrii, w Iraku, ostatnie działanie, prawda, interakcje, także działania w Paryżu. To wszystko się dzieje dlatego właśnie, żeby za wszystkimi tymi prowokacjami często stoją służby, prawda, żeby odciągnąć uwagę od wschodniej części Ukrainy, która jest okupowana przez wojska rosyjskie i w tej chwili jest aneksja, trwa aneksja tych terytoriów i chodzi o to, żeby zmiękczyć te sankcje, zająć Zachód działaniami przeciw wspólnemu wrogowi. Dlatego oni tutaj zajmują. A w Paryżu, gdzie indziej, już, prawda, się płacze. No, słyszymy, jeszcze posłyszymy, że będą manifestacje w krajach europejskich, prawda, tak, żeby zmiękczyć sankcje przeciw Rosji i zacząć współpracę w walce z bardzo niebezpiecznym, globalnym terroryzmem islamskim, który stanowi problem. W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, pochowano króla Abd Allaha. Ciało monarchy, który był jednym z najbogatszych ludzi w historii, zostało złożone w nieoznakowanym grobie na cmentarzu, gdzie spoczywa też wielu jego rodaków. Obowiązujący w Arabii Saudyjskiej wahabizm, ultrakonserwatywny prąd sunnickiego islamu, traktuje ostentacyjne przejawy smutku i żałoby jako grzech i przyrównuje je do bałwochwalstwa. Zgodnie ze zwyczajem w kraju nie ogłoszono żałoby narodowej, flagi nie zostały opuszczone do połowy masztu. 71-letni następca zmarłego monarchy Abd al-Aziz obiecał w piątkowym wystąpieniu telewizyjnym, że będzie kontynuował politykę swoich poprzedników z dynastii Saudów. Nie umiem opisać swoich uczuć. Jesteśmy bardzo smutni po tym, co usłyszeliśmy. Był dla nas kimś więcej niż ojcem. Znaczył dla nas bardzo dużo. Niech Bóg zmiłuje się nad jego duszą i wybaczy mu to, że wspierał Arabów, muzułmanów i wielu innych ludzi. Kierując się prawdą i sprawiedliwością, był wielkim przywódcą dla królestwa i wszystkich ludzi. Straciliśmy wielkiego człowieka. Niech Bóg błogosławi jego duszę. W tych dniach nasz arabski i muzułmański naród musi się zjednoczyć i zadbać o bezpieczeństwo.
Bardzo ubolewam nad jego śmiercią. Spotkałam go kilka razy. Był wielkim przywódcą. Wdrażał wiele reform w kraju. W dyskretny i odpowiedni sposób wspierał kobiety, wstawiał się za nimi. Często Arabia Saudyjska jest przedstawiana jako miejsce, gdzie kobiety nie odgrywają ważnej roli, a on starał się to zmienić. Jeśli chodzi o gospodarkę, jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Król Abd Allah był 13. z 45 synów twórcy państwa saudyjskiego Abd al-Aziza II. Abd Allah formalnie rządził krajem od 2005 roku. Pod koniec grudnia monarcha trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc. Zmarły król jako pierwszy wprowadził koedukacyjne uniwersytety i mianował kobiety na stanowisko doradców przy królu. Następca i brat zmarłego monarchy Salman bin Abd al-Aziz obiecuje kontynuować politykę brata. W Arabii Saudyjskiej obowiązuje wahabizm. Ultrakonserwatywna odmiana sunnickiego islamu. Co roku dokonywane są egzekucje na krytykach rodziny Saudów i domniemanych bluźniercach. Dopóki jednak płynie ropa, odbiorcy czarnego złota przymykają oko na łamanie demokracji w tym kraju muzułmańskim. Nawet jeżeli istnieją podejrzenia o finansowanie przez Saudyjczyków sunnickich fundamentalistów siejących terror i destabilizujących sąsiednie kraje szyickie. Śmierć jego królewskiej mości, króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha, to prawdziwa strata dla Bliskiego Wschodu i realna strata dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Był doświadczonym liderem i mądrym królem. Miał odwagę, aby w trudnych czasach wstać i zapoczątkować proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Chiny także wyrażają współczucie z powodu śmierci króla Abdullaha i przysyłają szczere kondolencje rządowi Arabii Saudyjskiej i obywatelom. Król Abdullah był wybitnym liderem w Arabii Saudyjskiej, wspierał rozwój kraju, a także chronił pokój i stabilność w regionie Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Chciałbym również złożyć hołd staraniom króla Abdullaha, który stawiał czoła wyzwaniom regionalnym i międzynarodowym w czasach zawirowań i promował dialog między wiarą na świecie. Jako siła napędowa arabskiej inicjatywy pokojowej król Abdullah opuścił dziedzictwo, które wciąż może wskazywać drogę do pokoju na Bliskim Wschodzie. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ujawnił liczby ofiar, jakie pochłonęła operacja sił koalicji wymierzona w państwo islamskie. Według danych przedstawionych przez jednego z amerykańskich dyplomatów nie żyje 6 tysięcy dżihadystów. Amerykański wywiad szacuje, że siły państwa islamskiego to około 9 do 18 tysięcy bojowników, a amerykańscy politycy uważają, że takie straty mogły znacznie osłabić ich siły. W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami definitywnego powstrzymywania w Iraku niektórych działań terrorystów. Ten proces trwa nadal. Ważne jest, aby pamiętać, że siły lądowe wspierane są przez prawie 2000 nalotów na powierzchni około 700 km kwadratowych. Liczba zabitych bojowników nie była wcześniej podawana publicznie, ale została ujawniona przez amerykańskiego ambasadora w Iraku telewizji Al-Arabiya. Zabito 6 tysięcy bojowników, co, jak szacują Amerykanie, ma druzgocący wpływ na działalność państwa islamskiego. Pentagon przyznał też, że w czasie trwającej operacji zginęła połowa wysokich rangą przedstawicieli islamistycznej organizacji. Amerykanie nie mogą potwierdzić dokładnej liczby ofiar, bazują jedynie na kalkulacjach przedstawianych przez pilotów oraz na informacjach gromadzonych przez wywiad uzyskanych przed atakami. Tymczasem podczas kolejnych nalotów lotnictwa koalicji zwalczającej samozwańcze państwo islamskie przeprowadzono 25 ataków na cele Syrii i Iraku. W wyniku nalotów zginęły 32 osoby, w tym dzieci. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka potępiło bombardowania obszarów zajętych przez rebeliantów, nazywając je masakrą. A teraz zobaczmy, co w poranku Telewizji Republika. O 8.40 u Jakuba Moroza obejrzą Państwo rozmowę z profesorem Wojciechem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego. A następnie 9.25 i gościem będzie dr Łukasz Jasina z Kultury Liberalnej, dr Paweł Rojek, kwartalnik Presja. Przed 10.00 Wojciech Mucha, publicysta Gazety Polskiej, autor książki o rewolucji na Ukrainie pod tytułem Krew i Ziemia. A teraz prognoza pogody. Dobry wieczór, sprawdźmy, co jutro w pogodzie.
Śnieg popruszy jutro w centrum i we wschodniej połowie kraju. Natomiast rejony zachodnie czeka aura zgoła odmienna. Tu na niebie sporo przejaśnień, szczególnie nad Bydgoszczą i Poznaniem. Na termometrach w centrum i na wschodzie przeważnie 1 stopień poniżej zera, poza rejonami południowo-wschodnimi, gdzie słupki rtęci mogą dobić do 1 stopnia na plusie. Na zachodzie z kolei po bardzo chłodnej nocy w ciągu dnia od 1 do 2 stopni powyżej zera. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Korzystny biometr czeka mieszkańców Pomorza. Na pozostałym obszarze warunki biometeo jutro niesprzyjające. Takie mamy prognozy na jutro. Dobrej nocy i do zobaczenia. I to już wszystko w dzisiejszym programie Suma Dnia. My Państwu życzymy miłego weekendu i powracamy w poniedziałek o 22:30. Dobranoc. Miłego weekendu.